Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Wracamy do Reinet King League of Legends Story. Skończyliśmy bodajże na wizycie u kupca i mieliśmy iść na spotkanie z Miss Fortune. Tak więc bez zbędnego gadania lecimy, bo w sumie tu już chyba wszystko ogarnęliśmy. Chociaż nie, mieliśmy jeszcze jednego questa. Nie chcę tego menu patrzeć. Mieliśmy questa z tym zabitym kolesiem. Porozmawiaj o morderstwie z miejscowymi. Dobra, to może od razu to zrobimy, żeby nie było potem żadnej lipy. Tu już gadaliśmy, nie wiem czy tu gadaliśmy. Chyba nie. Spokojny dzionek, nie ma tłumu, ale to nie znaczy, że dzisiaj nic się nie wydarzy. Możemy tu wejść? Możemy tu wejść. I to jest teoretycznie więzienie. Powiem wam, że na początku byłem wyrociecz? O, to pewnie jakaś miksturka podpalająca. Na początku byłem do tej gry sceptycznie nastawiony. Powiem więcej, nawet mi się chyba zbytnio nie podobała, aczkolwiek dzisiaj wracam do niej z chęcią, tak więc jest jakiś progres. Lubię roślinki, no świetnie. Wracam do niej z chęcią. Interesuje mnie ta fabuła. Jeszcze mam Arcane'a w sumie do nadrobienia. Tylko czekam na moją lubą, aż będzie miała chwilę czasu. I też pewnie będę tego Arcane'a kończył. Dobra, ale czy mamy tu z kimś w ogóle do pogadania? Po prostu przyjdźmy na haber. Zwykły. Nie wiem czemu gra przedstawiła mi na Brauma, bo możemy tutaj ogólnie zmieniać nasze postacie. Wcześniej nie mogliśmy, dlatego na początku nie zwróciłem w ogóle uwagi na to. Ale widzę, że możemy zmieniać bez problemu. Może polatajmy teraz trochę Braumem. Czy tu mamy z kimś do pogadania? Nadal nie. Ej, no to po co my tu przyszliśmy w sumie? Tylko nasz haber? Może jest jakieś przejście, tylko ja go nie widzę. Nie, tu nie ma. Tu jeszcze jest jakieś miejsce, jakaś miejscóweczka. My tu na górze byliśmy, tak? Tak, byliśmy, ale może tu coś ominąłem. Może z tymi złodziejami, bandytami coś tutaj porobimy, ale chyba nie. Nie, nie ma tutaj przejścia, czyli po prostu to było na zapchaj dziurę. No to pójdziemy dalej. I wiecie co, wydaje mi się, że chyba jestem w stanie zapewnić wam dwa odcinki dziennie, ale jeszcze muszę to przemyśleć, mam dosyć spory zapas. A nie chciałbym was też zostawiać bez odcinków, bo jednak regularność jest tutaj na YouTubie ważnym priorytetem. To nic ciekawego do powiedzenia. O, tu jeszcze pozostawiliśmy sporo lutu. Mam kuzyna Buchura, no miło, fajnie. Nikt tu nie ma nic do powiedzenia na temat naszego morderstwa. Chyba, że gdzieś tu jeszcze coś będzie. W ogóle te postacie non-stop gadają o Gangplanku. Ja wiem, że to był Łotr i tak dalej, że jest tutaj pseudo-event z tym. Za mną jest gondola Big Watcher. Zabierze was w dowolne miejsce w mieście, bezpiecznie jak u bogów za piecem. Ale chyba tędy nie możemy przejść, prawda? Gondola, wydajny środek szybkiego transportu po Beachwater. Wychodzi obecnie rutynowy przegląd, wróć później. Zero informacji na temat naszego morderstwa. Ale tam w sumie jeszcze są skrzynki, więc też sobie przyjdziemy. No i tak... Oj, jak ci mija dzień? Rzuca w twoją stronę mężczyzna, opierając się o słup. Ty jesteś Leny? Tak, to ja. Cokolwiek żeście słyszeli, to nieprawda. Haha. Jeśli mogę pomóc, to chętnie was wysłucham. Co tutaj robisz? Cieszę się ładną pogodą. Sól morska dobrze mi robi na płuca, mówi. Wiesz coś o morderstwie Dockera imieniem Alex? Alex? Ach, zatrzymuję się na chwilę. Nie, nie znam żadnego Alexa. Mówicie, że go zamordowano? Zdawało mi się, że chcesz coś powiedzieć. Ach tak, chyba coś mi się przypomniało, mówi. W czasie rozmowy zerka na pobliskiego sprzedawcę. Czemu przyglądasz się temu sprzedawcy? On, Leny pochyla się i mówi ciszej. Słuchaj, nie chciałem nic mówić, ale tak widziałem. Ten gość to Barry, najprawdziwszy rzeźnik.
Jak myślicie, co by się stało, gdybym powiedział Jak myślicie, co by się stało, gdybym powiedział poczciwemu Owenowi, że Barry zarżnął jego brata? Owen zacznie śnić o sprawiedliwości i amoku nadzieje się na nóż Barry'ego. Tak zginą obaj bracia. Dobra, Owen musi znać prawdę. Powiem Owenowi, że stało się coś innego. Masz pojęcie, czemu ktoś chciał zamordować pracownika doków? A czy wszystko musi mieć sens? Kurczę, nie wiem co zrobić. No, ja bym wolał znać prawdę, aczkolwiek będzie draka. Dobra, powiedzmy prawdę. Nie muszą obaj ginąć. Szczęście Alexa się wyczerpało. Z Owenem tak być nie musi. Dzięki, Lenny. Czasem najlepiej jest po prostu nic nie gadać, mówi. Kiwa głową i kończy rozmowę. Znaczy, wiecie co? W sumie chyba powiemy. A to tam. Zobaczymy, co się stanie. Jeśli mamy ocalić Pailangi przed nimi samymi, dlaczego wciąż kwitnie przemoc, a nie widać żadnego wzrostu? Więcej dla mnie, mniej dla ciebie. To nie chciwość, tylko czysta ekonomia. Gdy byłam dziewczynką, próbowaliśmy zebrać się na odwagę i wejść do Szarej Zatoki. Dobra. Tędy... O, możemy tu wejść. W punkcie od początku jest nowa rozmowa. Nowe miejsce zostało oznaczone na mapie. Wyglądaj towary. Ostrze do rana mysz to chyba mamy. To jest poziom 8, dobrze widzę? Chyba tak. Dobra, ale na razie nie kupujemy nic. Podczas eksploracji natknie się na punkt odpoczynku. No to już wiemy o tym. Zjedzenie posiłku i odpoczynek dodatkowo nałożą na twoją aktywną drużynę jedno z wielu wzmocnień, które może okazać się przydatne w kolejnych potyczkach. Podczas odpoczynku wszyscy wrogowie odrodzą się na swoich miejscach. Uuu. Czyli to w ten sposób działa. Czy chcesz zobaczyć rozmowę podczas odpoczynku? Tak, oczywiście, że chcemy. Cieszysz się letnią bryzą? W zasadzie Braumowi brakuje mrozów Reliordu. Mrozu? Jak może ci go brakować? Reliord to nieprzyjazna kraina, ale wola przetrwania łączy jej mieszkańców. Opowiadamy historię przy ognisku i polujemy nocą na elnuki. A Buru? Co was łączy? Matka węży? Morze? Służymy bogini, a ona obdarza nas niekończącym się urodzajem. Jej błogosławieństwa są pyszne. A, ha, ha, nic tak nie łączy ludzi jak pyszny posiłek. Pewien potężny wojownik imieniem Olaf pokonał niegdyś lodowego węża i przyrządził z niego gulasz. Cała wioska jadła go długie miesiące. Aż zrobiłam się głodna. Podążaj za głosem brzucha Brauma. Zobaczmy, co się uda znaleźć. Te rozmowy są całkiem ciekawe. Miksturki, białe esencje. Kolejny gold. Porciun zazwyczaj sprowadza tu nowych rekrutów. To nudna robota, przeplatana chwilami istnej grozy. Jeszcze nikt chyba nie wrócił z Szarej Zatoki. To jeszcze nie możemy przyjść, tak? No chyba nie. Dobra. Powracamy. Wyrutowaliśmy wszystko tutaj, co było. Odpoczęliśmy. Zrespiliśmy wrogów, więc myślę, że możemy iść dalej. Tu na dole jeszcze coś jest. Dobra. No to jednak jeszcze będziemy latać. Dajcie mi tu wszystkie luty. Jestem typem zbieracza. Jestem ciekaw, czy są tu jakieś znajdźki. Przestroga do szukających przejścia. Tamtej łodzi należy się wystrzegać. Ile tu jest tego złomu w sumie? On żyje, powiadam. Owca by go nie przyjęła, a wilk by go wypluł. Uwierz mi, Gangplank żyje.
To się okaże, moi drodzy. To się okaże. Tu mnie nie wiem, jakie połączenie ma to z oficjalną fabułą Ligi Legend. Corwin nie przyjmuje gości. Spadać mi stąd, mówi odźwierny. Mężczyzna ma dzikie, przeszywające spojrzenie. Odźwierny. Polska język, trudna język. Dobra, ale chyba tu już wszędzie byliśmy. Całą przystań zwiedziliśmy. Tu też byliśmy. Tu na dole chyba. A nie, tutaj przyszliśmy w sumie na początku. Więc możemy już teraz iść bezpośrednio do Miss Fortune. Do naszej kochanej Sary. Tędy, tędy. A, jeszcze przepraszam, musimy iść i powiedzieć, co się stało temu jednemu z braci. Może będzie jakaś potyczka. Chyba, że najpierw pójdziemy do sklepikarza. Padło słuchy, że Alex zginął z twojej ręki. Przebłysk wściekłości przewinął się przez jego twarz, ale szybko zastąpił go szeroki, pełny uśmiech. Ach, ludzie, w tym mieście mają naprawdę bogatą wyobraźnię. Nigdy nawet nie spotkałem żadnego Alexa, więc to, co mówisz, nie ma dla mnie najmniejszego sensu, mówi. W następnej chwili mocno naciska zęby. A teraz radzę przestać siać te kłamstwa przy moim stoisku, inaczej może stać się coś złego, mówi. Uporczywie wbijając w ciebie spojrzenie. No dobra, spoko tylko. O, tu jest jeszcze jedna skrzyneczka. Bierzemy ją i spadamy stąd. Bo na górę chyba nie wejdziemy. Na górę i tak nie wejdziemy, dobra. To idziemy oddać tego jednego questa i idziemy do Sary. Tu jesteś, przyjacielu. No, szukam wskazówek. Alex, ty kretynie. To co, mam wrócić do tego Lenego? To jest bez sensu. Chyba, że musimy teraz jakby się upewnić w swoich faktach. To na wolno biega. Może to nie z obu stron. No to nie wiem, zrobiliśmy tego questa. Nadal mamy niby... Niby to... Nie rozumiem tego. Mężczyzna w okularach wertuje sterty papieru, szukając dokumentu. W jednej ręce dzierży księgę, do której raz po raz zagląda, próbując rozszyfrować znaki zapisane na kartkach. W końcu spogląda na ciebie. Co my tu mamy? Twojego czempiona. Chcesz sprawdzić swoje umiejętności? To odpowiednie miejsce. Oto tablica z listami gończymi w Bilgewater. Ja, Hugo, jestem jej skromnym powiernikiem. Powiedz mi o tablicy z listami gończymi. Chyba powiedziano o niej już wszystko. Jestem powodem i rozwiązaniem większości problemów miasta. W Bilgewater nikt nie dostanie drugiej szansy, a przynajmniej nie udziela jej tablica. Ludzie przychodzą tu z imionami. Te trafiają na tablicę i ktokolwiek przejmie zlecenie, zgarnia nagrodę. Proste, prawda? Najciekawsze historie powstają między momentem przyjęcia zlecenia i odbioru nagrody. Jak długo się tym zajmujesz, Hugo? Miło, że interesuje cię namiestnik tablicy. Każdego obchodzą jedynie zlecenia. Mężczyzna uśmiecha się szeroko. Robię to od wielu lat. Nie pamiętam już, żebym kiedykolwiek zajmował się czymś innym. Uwielbiam to, jak uporządkowana i prosta jest ta robota. Zajmuje cały mój czas, ale nie wyobrażam sobie innego życia. Oczywiście ta praca wiąże się z niebezpieczeństwem. Zazwyczaj umieszczam po cichu na tablicy nazwisko osoby, która mi groziła. Sprawa sama się rozwiązuje. Praca ma swoje plusy. Mężczyzna puszcza oka. Okej. Czyli tak, tu możemy przyjmować listy gończe, dzięki czemu będziemy mogli zyskać golda, zyskać jakieś itemki i tym podobne. Malik, przebiegły oportunista, sprawia kłopoty w Szarej Zatoce.
Przeciwił się woli kapitan Fortune. Zjednoczył podobnie harde haki i jakimś cudem czai się w odmętach zbójczej mgły zatoki. Bylibyśmy niezwykle zobowiązani, gdyby udało się sprawnie usunąć Malika, co odczuliby także lojalni mieszkańcy Bilgewater. Możemy przyjąć to zadanie? Aha, czyli ono jest już przyjęte. Ciekawe, ciekawe to jest zrobione. Dobra, moi drodzy, ale wiecie co? Ja tutaj zrobię cięcie. I wrócę do was, jak zobaczę tego questa. Dobra, moi drodzy, już chyba wiem, gdzie jest to nasze zlecenie. I to zlecenie powinno być w koło latarni morskiej. Domy na łodziach grotu Buhuru, blokada szerokiej zatoki, to bitwa ze stami gończymi i cmentarzysko statków Snamsy. Musimy iść w stronę latarni morskiej, dlatego już wam tu włączyłem, bo nas tu jeszcze nie było. Ja myślałem, że chodzi o głównie stricte miasto, aczkolwiek nasz zleceniodawca sam powiedział, że jest jeszcze jego szef, który właśnie jest gdzieś w okolicy doków, okolicy latarni morskiej. Tak więc przejdziemy się do niego, tylko tu jeszcze wylutujemy. Co to jest? Iroi, opowiadają może o tobie jakieś historie? O zwiastunce prawdy, Buru? Jestem jedną z wielu zwiastunek prawdy. Nie słyszałam niczego o sobie. A ty? Mówią coś o tobie we Freljordzie? No jasne! Dobrze jest mieć mity, legendy! Freljord jest ich pełen! No faktycznie, Braum bardzo lubi się przechwalać. Nie ufam rybom. Lądroka pełza po pokładzie. Nikt nie zwraca na niego uwagi. Niech cię brodata dama błogosławi. No co my tu mamy? Do doków zawitał nowy gubik, co? Mówi mężczyzna. Nie bój nic, rybko, nie gryzę. Na imię mam Leo. Wyglądacie mi na takich, co kumają pewne rzeczy, więc wyjaśniam wam, jak to wszystko działa. Widzicie, jestem tutaj sprzedawcą ryb. Wszyscy z tego pomostu znoszą do mnie swoje ryby i mają do tego świetny powód, mówi. Niech zgadnę, bo jesteś głodny. A tym powodem jest... Dobra, walniemy tego. Niech zgadnę, bo jesteś głodny. Waluta, jaką za nie daję. Wyjątkowa waluta, rybko. Ciężko o taką, a dzięki niej zdobędziesz rzeczy, których nie znajdziesz nigdzie indziej. A ja w zamian chcę tylko ryb, mówi. Jest kilku mało przyjemnych kupców, którzy przyjmują tylko czarne korony. Dajesz mi ryby, ja daję korony. Wydasz je na co tylko chcesz, mówi. Gdzie mogę wykorzystać czarne korony? Mam wspólnika tam na rynku odpływu. On je przyjmuje. Słyszałem też, że w baronowym leżu przesiaduje jakiś przekupień, ale sam go nigdy nie spotkałem, mówi. Przeglądaj towary. A, to jest to chyba całe wędkowanie. Ale na razie sobie to odpuścimy. Myślę, że jeszcze nieraz będziemy mieć okazję. A to dzisiaj nie jest czas i miejsce na połów rybek. Dałoby się, żebyśmy ruszyli w końcu z tym questem. Co tu jeszcze jest? Kolejny handlarz? Umorzany handlarz uśmiecha się przebiegle. To niecodzienne miejsce dla tak niezwykłego sprzedawcy. O, ten ma ringi do sprzedania. To nie są te czarne właśnie... Czarne monety, korony? Czekajcie chwilę. Unek, nie. Wypisało to się, czy jak? Co to jest? O dobra. I przedmioty i łupy, tak, tak. To wiemy. O, wśród skarbów można też znaleźć wyjątkowe artefakty. Te przedmioty można wymienić u niektórych handlarzy na czarne korony. Walutę wykorzystywaną do nabywania niezwykle rzadkich, potężnych przedmiotów. Czyli to są chyba te korony. Dobra, nie mamy ich tak czy inaczej. Up. Tak, a to jest koszt 6 koron, więc tak nic nie zrobimy i tak nic nie zrobimy, więc uciekamy stąd. Zebraliśmy, co mogliśmy zebrać. Idziemy dalej. To jest ten fishing. O, co ja klikłem?
Podczas wyprawy znajdziesz łowiska podobne do tego. W tych miejscach nie natrafisz na wrogów i nie musisz przejmować się potyczkami. Aby zarzucić wędkę, podejdź do skraju wody i rozpocznij łowienie przyciskiem interakcji. Po rozpoczęciu wyświetli się wskaźnik mocy, który będzie wzrastał i spadał. Wciśnij przycisk interakcji ponownie, aby zarzucić wędkę. To jak daleko sięgniesz zależy od tego, kiedy wciśniesz przycisk. Kiedy haczyk znajduje się już w wodzie, po prostu poczekaj, aż ryba podpłynie i chwyci przynętę. W razie potrzeby możesz dostosować długość żyłki, wciskając przycisk interakcji, aby powoli przyciągnąć ją do siebie. Kiedy ryba chwyci przynętę, musisz się przyciągnąć, wciskając przycisk interakcji i poruszając się w kierunku przeciwnym do ryby. Wiele ryb nie podda się bez walki, konieczne jest wtedy zmęczenie zdobyczy, aby można było ją z powodzeniem przyciągnąć. Wewnętrzny okrąg wskaźnika wędkowania to wytrzymałość ryby, która będzie spadać, gdy ryba walczy. Wewnętrzny okrąg wskaźnika wędkowania do siły żyłki, która maleje... Która maleje w miarę twojej walki z rybą. Siła żyłki będzie spadać szybciej, jeżeli ryba nie wyczerpała swojej wytrzymałości. Kluczowe jest zatem zmęczenie zdobyczy, zanim zacznie się ją przyciągać przyciskiem interakcji. Jeżeli siła żyłki zostanie zupełnie wyczerpana, żyłka pęknie, a ryba ucieknie. Jeżeli uda się przyciągnąć rybę do krawędzi wody, zostanie ona złowiona. Po złowieniu poznasz gatunek i rozmiar zdobyczy. Wszelkie zapiski z tym związane znajdziesz w dzienniku wędkarza. Czasami zamiast ryby możesz złowić skarb. Po złapaniu możesz go otworzyć z poziomu ekwipunku, aby wydobyć z niego dodatkowe nagrody. Ułów różne gatunki ryb i wymieniaj je u sprzedawcy ryb na czarne korony. Rzadkie i wyjątkowe ryby można znaleźć na każdym z poszczególnych łowisk. Pamiętaj, żeby eksperymentować ze sprzętem wędkarskim, aby wzmocnić siłę żyłki i udoskonalić swoje umiejętności wyłowienia większych i lepszych ryb. Ale dzisiaj się tym nie będziemy zajmować. Idziemy teraz automatycznie do tej latarni, bo już naprawdę przesadzam z tym odcinkiem. A w sumie nic w nim nie zrobiliśmy oprócz zwiedzania całej przystani. Cholera, tu jeszcze nas nie było. Chyba. Tak, tu nas nie było. Wiem, kochani, wiem. Jesteście wściekli. Więc z tego odcinka zróbmy po prostu taki dodatkowy. Może go nawet wrzucę, więc... W sensie jako dodatkowy odcinek. Bo w nim w sumie się nic nie dzieje. Niezbyt poznaliśmy jakąkolwiek fabułę, więc... Nie chcę was też zanudzić. Serio, zastanawiam się, czy dam radę wyrobić z dwoma odcinkami na raz. Dobra, tu możemy wejść. To jest chyba... Drzwi są zamknięte, potrzebujesz odpowiedniego klucza. A to nie była latarnia morska? Gdzieś nieopodal latarni morskiej miał być ten... Jakiś tam szef. Szef wszystkich szefów. Proszę, proszę, cóż to morze wyrzuciło? Rozumiem, że chcecie przejechać się windą. To wasz pierwszy raz, zatem musicie zapłacić. Jak sądzisz, Maurice? Standardowa stawka? Uznam milczenie za twierdzące. Nie jesteś z haków, co? Nie powinno cię tu być. Wasza załoga ma inne sposoby na wejście do środka. Nie jesteśmy częścią żadnego gangu, po prostu powiedz, ile wynosi opłata. Jeśli nas nie przepuścisz, będziesz mieć kłopoty. Dobra, powiedzmy, że nie jesteśmy częścią żadnego gangu. Oczywiście, że nie. Pewnie zaraz się obrócę i znajdę w plecach wbity nóż. Macie takie panty i chcecie mi mówić, że jesteście zwykli żeglarze? Jeśli nas nie przepuścisz, będziesz mieć kłopoty. Zapiamy się, co? Żaden problem, nauczyłem się tolerować. Się to tolerować, mówi. Mężczyzna wyciąga nóż. Na sygnał on i jego kompan zaczynają się zbliżać, nie kryjąc swoich zamiarów. To przynajmniej będzie jedna walka w tym odcinku. Spotkacie zwiastunkę prawdy. W przypadku braku zagrożeń bądź darów na początku walki, obszar dzikich kart paska inicjatywy zostanie wybrany losowo. Tak jak w przypadku zagrożeń i darów, wojownicy znajdujący się w obrębie danego obszaru zostaną obrani za cel, a gdy obszar dotrze na sam początek paska inicjatywy, zostaną na nich nałożone efekty tego obszaru. Dzikie karty przynoszą również korzyści wszystkim wojownikom, również wrogom. Na szczęście jest kilku bohaterów takich jak Braum, którzy mogą używać umiejętności, aby odepchnąć innych wojowników na pasku inicjatywy do tyłu i umieścić ich w obrębie lub poza obrębem obszaru dzikiej karty. Każda walka to nowe wyzwania i możliwości. Wykorzystaj je. Za wolno! Trzeba było uciekać!
sporo HP-ków. Chociaż i Loi ma więcej. Dobra, zobaczmy jakie brał ma umiejętności. 25 punktów obrażeń i nakłada ładunek wstrząsu, zmniejsza otrzymywanie obrażeń do o 45% następnej tury. Prowokuje na następną liczbę tur 3. Jest spoko, a w Alei ma 39 punktów obrażeń i odpycha cel do tyłu na małą odległość. Nakłada na wszystkich sojuszników tarczę chroniącą przed obrażeniami, która pochłania 40 punktów obrażeń i zadaje 46 punktów wszystkim wrogom. Dobra, ale ja szybkości 38. Myślę, że dotykujemy na początek. Tylko jakie jeszcze on ma perki, ten jordlowy piechur? Aha, czyli tak samo jak te nasze szczury portowe. Musimy walić tego akurat na szybkich akcjach. Ruchu 46, 39, 38. Dobra, zawalimy tym. Go odepchniemy, tylko jak bardzo? Nie wiem. I Laoi. Ty to lepiej zaatakuj maską na początku, bo ona chyba generuje dwie macki. Czy ma szansę? Nie mamy macki. 30 punktów, sporo. To będzie niezłe! Dzika karta ochrona. I fajnie. I lecimy dalej. Aleja równowagi, tylko tak. Nie mamy many w sumie. Ja bym się skupił na tym, żeby jednak walić ich na pyrkę pojedynczo. Już on teraz będzie atakował. Nic, dobra, i taki Laoi jeszcze będzie walić. Dwie maski walną. Jaką mucha pewnie zabrało? Kogoś nie zauważyłem? 52 punkty. I Braum dokończy, dobra. Za załogę! Ile ty masz? 25 punktów obrażeń i nakładał ładunek wstrząsu, chyba że ja coś zrobiłem głupiego. Nie, dobra, wszystko poszło ładnie jak miał pójść, teraz z nim wzmocnienie jeszcze. No i fajnie. Mamy shield 1. Shield. No to kończymy tego pana. On i tak zacznie atakować, więc możemy dać aleje mocy. 53 punkty obrażeń, i tak mamy 20 many. 53 plus 52, cholera. O, tak powinniśmy skończyć. Dobra, tu ostatnie jego podrygi. I koniec. Zwykły fart. Ej, gitara. Udało nam się. Dopiero się rozkręcałam. Pokonać przeciwników. Braum jest fajny, bo może przepychać tych sojuszników, przeciwników. Dzięki czemu mamy łatwiej tutaj konsolidować z tymi dzikimi kartami. Dobra, czyli przejdźmy bez żadnego meta. Ja tu mam swoje sprawy. Pamiętaj o dokonaniu opłat albo stracisz coś więcej niż sakiewkę. No dobra, ale to nadal nie zmienia faktu, że nie mamy jak wykonać tego questa. Chyba że musimy się po prostu przenieść na górę. Droga do posiadłości Fortune prowadzi tymi schodami. Pozbieramy szybko. Lepiej będę się zbierać. Muszę dziś w nocy doglądać magazynów. Nie mogę znowu zasnąć. Ten odcinek ewidentnie nazwę zwiedzanie doków. Życie na łodzi nie jest dla każdego, ja innego nie znam. A tu są jeszcze rzeczy. Rzeczy, rzeczorki. Których się nie da wziąć. No nie da się ich wziąć. Dobra, trudno. O, co ja zrobiłem?
A, tutaj mi weszło. To jest skrawy z miksturkami. Zostałem kiedyś u Gangplanka. A raczej w tej chwili nie ma co się chwalić. Kolejny złom i mamy kolejną kartkę. Pewien żeglarz powiedział mi, że mogę napisać list gończy z jakimkolwiek, zawsze znajdzie się łowca. Ale to mi się przydałem. Skok na Safilit. Cześć Orliv. Hrabia się wkurzył. Ponoć talizman nie zadziałał, a dziewczyna go rzuciła i wszyscy to widzieli. Przyszedł do mnie i mnie postrzelił. Jestem trochę zajęty krwawieniem. Musi przeprowadzić skok beze mnie. Nie mogę ruszać nogą, więc i tak nie będę w stanie pomóc. Uważaj. Rodzina Sirmago wie, kim jesteś. Jak mnie postrzelił, powiedział, że Sirmago zrobią sobie z ciebie trofeum, a potem wstawią wypchane truchło w Muzeum Strachu w Dokach Rzezi. Byłem tam kiedyś, niezbyt przyjemne miejsce. To jak przerażający cyrk. Na wszystkie trupy zakładają zabawne rdzianka. Wybacz ten bałagan, to moja wina. Za dużo napchałem tam pożądania, za mało miłości. Hrabia oszalał, na niego też uważaj. Powodzenia, Garom. Dobra, moi drodzy. Ale to by było na tyle w tym odcinku. Wiem, że odcinek trochę zapchany szukaniem, zwiedzaniem i tym podobnymi. Aczkolwiek to takie odcinki też muszą być. Tak więc dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie o lajkach, komentarzach, bo komentarze naprawdę dają mi informacje, czy dany odcinek wam się podoba, czy nie. Nie tylko lajki. Tak więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.